Hejka, witam Was wszystkich w poniedziałek, witam w nowym tygodniu. Witam strasznie niewyspana, pewnie tak jak większość z Was. Ale jest w miarę pogoda, widzę, że przebija się słoneczko. Co prawda w nocy był przymrozek, bo widzę na jednym samochodzie, który nie był pod wiatą, jest jakiś przyprószony taki, a sąsiedzi też widziałam skrobali samochody, więc współczuję wszystkim Wam, którzy spieszyliście się do pracy, a jeszcze musieliście odśnieżyć swoje samochody. Dzieciaki poszły do szkoły. Były takie, widzę, mieszane uczucia, bo cieszyli się, że zobaczą się ze swoimi kolegami, ale też martwili się, co zostaną wśród nauczycieli, czy od razu nie będą ich bombardować. Jezu, to słowo teraz zabrzmiało tragicznie. Że nie będą ich najeżdżać. Też źle. Sorry. Że nie będą ich. I patrzcie, i teraz chcę powiedzieć atakować, i dalej jest źle, jeszcze samolot leci. Że nie będą mieć żadnych kartkówek, ani odpytania, ani sprawdzianów. My w tej chwili się z mężem zbieramy i jedziemy kupić Filipowi jakieś dresy, swetry, bo wszystko, słuchajcie, rękawy krótkie, dzisiaj jak się ubrał, to mówię, Boże. Portki też krótkie, a ja potrzebuję też jakichś dżinsów, także będę się do Was odzywać w ciągu dnia. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji. A Was proszę o łapki w górę i co? I lecimy z nowym filmem. Coś tu nie wymierzyłam dzisiaj. Resztka płatków owsianych, resztka jakiegoś musli, banan. I zajadam. I pada śnieg. Pokazałabym Wam, ale chyba nie będziecie widzieć, bo takie delikatne płatki. Nie, ani tyle nie będzie widać. Zaraz zobaczymy. Ale uwierzcie mi na słowo, że pada śnieg. Także gdzieś tam. O, widzicie, delikatnie widać. No. Także taka pogoda. Miało być słońce, niby ono gdzieś tam przez chmury przegląda, ale jeszcze śnieg. Musiałam sobie stanąć tu, bo wszędzie mam okna, jest bardzo prześwietlone tło, dlatego stoję tutaj w rogu, ale mówiłam Wam, że jedziemy na zakupy, więc tak szybko Wam pokażę. Wzięłam sobie dżinsy, o, nawet nie wiedziałam, push-upy, będę miała w końcu tyłek. I 59, takie zwykłe. Ale są na mnie dobre wreszcie i jak widzicie są z bardzo wysokim stanem, bo ja właśnie tak lubię, nie lubię jak mi coś tam gdzieś wystaje.
bo ja często się schylam, kucam i nie chcę, żeby było widać majtek. Już w ogóle czasami to widać więcej niż tylko majtki, także nie. Tutaj wzięliśmy taką czarną bluzę z Forefa. Nie bluzę, tylko to jest takie cienkie. Wręcz sportowe, nie wiem, może weźmie sobie Brian, może zostawi sobie mąż. Ile to kosztowało? Rozmiar L z 60 na 50 przecenione. Mówię Wam bez tych groszy, zaokrąglam. Zaokrąglam, tak się to mówi? Chyba tak. Tu jest jeszcze też właśnie z Outhorn. Taka, tylko taka niebiściutka. I one tam są, ta jest przeceniona z 49 na 42. No z 50 na 42. Tutaj jest bluza dla Filipa, bo mu wszędzie kostki widać. Już wzięliśmy 158 rozmiar, taka też z Forefa, taka fajna, już cieńsza. Już się nie będą tak bochotać. 158 rozmiar, a cena 77 zł. Drogo, no ale wiecie, znaczki, dzieci lubią znaczki, wiem, mam pewność, że ubierze. Tu są spodnie, coś a la jeansy, ale jednak nie. Ze ściąganymi nogawkami na gumie. I one są z 90 na 75. 158 też jest z Forefa. Bo w tym sklepie właśnie z Forefa jest wszystko. Znaczy nie wszystko, ale dużo. Znaczy i wzięliśmy jeszcze takie spodenki na WF, czy to już może potem będzie na wiosnę. One były z 40 na 30. Także takie całe zakupy. Jeszcze wzięłam, widzę, że był kurier i przywiózł mi taką pakę. Za chwilę jej pokażę Wam. Otworzę i pokażę Wam, co tam jest. No i w tej paczce były właśnie takie paliki na 1,50 m. Chyba 1,50 m albo 1,20 m. Już nie pamiętam, bo oglądałam ich bardzo dużo. Wzięłam sobie 3. Za wszystkie 3 zapłaciłam 50 zł. I będę chciała przesadzić moje monstery, bo one się po prostu już męczą. Znaczy ja je chyba zostawię w tych doniczkach, tylko będę chciała najpierw palik, potem pięknie je przywiązać, bo im jest ciężko, widzicie? I kolejne liście je obciążają i po prostu nie wyglądają tak, jak wyglądać powinny. Zresztą zobaczę, co tam się dzieje, bo widzę, że no, on był powinien widzieć, jaki sflaczały jest. W ogóle nie jest takie, jak powinien być. I tutaj są jeszcze kolejne dwie. I też się męczą, też jest im ciężko, więc będziemy chcieli je przywiązać, żeby im było troszkę. Tej będzie pewnie ciężko. Będzie ją ciężko przywiązać, no ale zobaczymy. Ale ta już naprawdę bardzo potrzebuje tego palika. Tu wypuszcza kolejny, żeby jej pomóc, żeby tak nie zwisała. Bo się męczy. O, taka. Także będzie dużo pracy. Chyba jednak będę musiała kupić większe doniczki, no. A może dwie wsadzę do jednej? Nie wiem. Zobaczymy, jak to zrobimy. No ale jakby była większa. Mi już się włącza myślenie. A, i od razu już mówię, że sprzęcior jest mega, mega. Po prostu pisałyście mi, że macie też. Tu okna mąż wymył. Potem pokazał Filipowi. Filip też tam sobie próbował. Także dziecinnie prosta jest obsługa. I naprawdę już wiem, że mogę Wam szczerze polecić. Co do odkurzacza, pisałyście, pytałyście, to ja Wam powiem, że tu ktoś mi dawał znać, jedna z Was, dziękuję bardzo, że teraz będą od trzeciego będą w Lidlu, tylko nie wiem, czy one tam mają funkcję mycia. Ten ma funkcję mycia, także ja już mówię, że jest mega, bo nie odkurzałam, odkąd go kupiliśmy. A tutaj mamy kolejną stratę, bo mój fikus, widzicie, musiałam go uciąć, bo zaczął się obsypywać z dolnych liści. Po prostu przestawiłam go i dostałam po nosie. Została mi tylko zaszczepka i zaczynamy wszystko od nowa. Tak bywa, no niestety. On po prostu nie lubi przestawiania. Był ciemniejszy kąt. Zaczął zrzucać i to mocno zrzucać. Zostało mi tylko zaszczepka. Mam nadzieję, że się ukorzeni, ale raczej się ukorzeni, bo tak go właśnie wcześniej ukorzeniłam. Dobra, przyniosłam z pola jakąś doniczkę. Już w środku jej nie miałam, tylko troszeczkę z zewnątrz. Ona jest dużo większa niż te, które tam widzicie, także dwie wsadzimy, dwa kwiatki jednak zdecydowaliśmy się wsadzić tu. Mąż tu już trzyma ten palik, o, machnął. I lecimy, sadzimy i za chwilę Wam pokażę, jak to jest zrobione. Dobra, rachu ciachu i po strachu, jednak we dwójkę to całkiem inaczej. Nie minęły 3 minuty i proszę bardzo,
kwiatki wsadzone. Kurde, pokazuję Wam z gorszej strony, ale dobra, jeszcze zobaczycie niejednokrotnie moje kapcie. No ale dobra, tak. Także te dwie doniczki, powiem Wam, że są dużo mniejsze niż ta jedna, bo tu weszło wszystko z tych doniczek i jeszcze dołożyliśmy ziemi. Związaliśmy ile wlazło, żeby było lżej, także myślę, że palik jest ok, bo ta wysokość wyższego mi tutaj nie trzeba, także może rosnąć teraz. Ja nie wiem, czy Wy też tak macie, ale jak już zacznę jedno, to potem drugie i trzecie. I tak właśnie zaraz przesadzimy tego biedaka, mąż tutaj go już wyjął. I chcemy go dać do tej doniczki, tylko, wiem, brudna, ale życie. Jest za głęboka, bo to była doniczka dobra dla, Boże, dla palmy. Tak, ja tutaj palmy miałam, palmy lubią właśnie takie podłużne. I teraz chcemy wsadzić właśnie tego biedaka i owinąć go na ten palik, bo on się bardzo mordował, widzicie, on miał taką drabinkę tutaj. I ta drabinka w pewnym momencie po prostu się złamała i zaczął żółknąć, bo nie utrzymał się, więc mi pomoże tutaj mąż. Tutaj wsadzimy, nie trzeba mi aż takiej głębokiej tej doniczki, więc wsadzimy jedną z podstawek. Zrobił mi dziurki, także oszukamy tak gdzieś do takiej wysokości. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. I będziemy tego gościa owijać. Bo co? Cztery ręce to nie dwie. Pokaż. Zrobiłeś? Zrobiłeś. No i dobra, elegancko. I tak będziemy mieć oszukane, żeby nam woda krzywo. Dobra, lecimy z tym. Michy, śmichy, słuchajcie. Mąż stwierdził, że jednak środek ciężkości będzie taki, że ten kwiatek będzie nam się przewracał. Więc co my wymyślili? Kamienie we worku. Cyk. O, a teraz będzie cacy. Mężu. Widok, zostaw to, bo brudne. Będziesz chorował. Dobra, jedziemy z koksem dalej. Wiecie co, ja się śmieję, ale mój Leon to jest Leon Zawodowiec. Patrzcie, przykleił mi na klejem na gorąco. Także już mi się teraz nie wywróci. Mogę pomału odwijać, przesadzać sobie kwiatka. A on sobie może iść zapalić, nie? Patrzcie się. Elegancko. Dobra. Lecimy, bo czas goni. A na obiad czyszczenie lodówki, czyli co miała, to wrzuciła i ugotowała. Cukinia, papryka, pieczarki, kiełbaska, marchewka, cebula. Co ja tam jeszcze wrzuciłam? Na pewno seler i por. I dobra. I oczywiście passatę. Także tak. Głośno, bo chodzi odkurzacz. Zaraz go za chwilę Wam go pokażę. O. Jedzie? Jedzie. Franek robi robotę. A tak teraz będzie stał, będą stały, bo to są dwa kwiatki, nie jeden, tylko dwa, dwie monstery tutaj. Myślę, że z tym palikiem będzie im troszeczkę lżej. Fajnie to wygląda, podoba mi się. A teraz Wam jeszcze pokażę, przespacerujemy się. A tam mąż wyjeżdża do pracy. A tak wygląda, kurde, słabo widzicie, bo jest pod światło z wszystkich stron, ale tak właśnie wygląda ten drugi kwiatek, który żeśmy mocno okręcili, powiązali. No tutaj zostało troszkę, no ale jeszcze jest za krótkie, żeby to razem wsadzić. Słabo to wygląda, bo pod światło, no nic Wam nie zrobię, ale jest kawałek. O, jeszcze się stukłam o stół. Tak się to prezentuje. No, a tutaj odcięłam, były zaszczepki, a zielistki odcięłam szwagierce i zostały tylko takie malutkie. Mam nadzieję, że je się tam przyjmą. Moje też zielistki wcale nie są takie świetne. Powiem Wam, że myślałam, że bardziej będą rosły. W sumie może nie jest tak źle, nie? Ale mogło być lepiej. No, dobra, tyle, bo pędzę po małą, bo ona już tam czeka w przedszkolu na mnie. Ale świeci mi słońce, okulary też nie są czyste, ale widzę. Ja do tego przedszkola, chciałam Wam tylko powiedzieć, że byliśmy w tym kinie w sobotę, było bardzo fajnie. Powiem Wam, że wiem, że to trochę może głupio zabrzmi, ale przez te 2,5 godziny zupełnie zapomniałam o tym, co się dzieje na świecie.
i po prostu dopiero jak wyszłam, to sobie pomyślałam, tyle tego dobrego. Także był smuteczek, ale naprawdę potrzebowaliśmy tego z mężem i stwierdziliśmy, dobry, pani ze szkoły, że po prostu, że tego potrzebujemy i że będziemy to powtarzać. Opa, widzicie, no i co? Jest benzyna, jest gaz, proszę bardzo, ładuje się właśnie gaz, także no panik. Nie ma korków. I ja oczywiście dzisiaj nie udało mi się znowu zapłacić kartą, nie wiem o co chodzi. W piątek tak miałam, że nie mogłam zapłacić, w sobotę zapłaciłam, dzisiaj nie mogę zapłacić, więc nie wiem o co kaman, zapłaciłam gotówką. No i też było, ale będę musiała po prostu podjechać do banku, bo próbowałam się dzwonić, ale nic tam nie odbiera. Dobra, wjechałam do przedszkola, w sensie na parking. Powiem wam, że tu jest ciasno. Ale o, jakie ładne miejsce. Dobra, okej. Idę po Emilkę. Do zobaczenia za chwilkę. O, teraz zaświeciłam. Nie wiem, jak mam wsiąść, żebyście dobrze widzieli, bo... Ale w każdym świetle wyglądam dzisiaj do bani, ale mówiłam, że jestem niewyspana. I cały czas myślę o jednej sprawie. Jeszcze do tego zadzwoniła moja kuzynka, która powiedziała, że dostała telefon, że niedaleko nas są właśnie uchodźcy i że robią paczkę dla nich, tam przygotowuje ciuchy i jeszcze tam nie wiem co dla nich, więc bo tam miała moją kurtkę, znaczy kurtkę miała po Brianie, pytała się, czy mogłaby ją oddać, oczywiście pewnie, że tak możesz oddać, jeśli się to komuś tylko przyda, to nie ma problemu, nie ma sprawy. I co, mamy bunt na pokładzie, bo mój Filip się obraził, bo ja prosto z przedszkola, ze szkoły miałam ich odebrać, ich, bo mówię Emilkę i Filipa, i mieliśmy jechać po moją mamę, która jest u lekarza, i po drodze mieliśmy zahaczyć oczywiście o zapiekanki. Filip uwielbia zapiekanki, te nasze dębickie, i już się nastawił, że prosto ze szkoły będzie jadł zapiekanki. No ale przed chwilą, znaczy nie przed chwilą, jakąś godzinę tam zadzwoniła moja mama, mówi do mnie, nie spiesz się, słuchaj, weź dzieci do domu, nakarm, i jak będzie bliżej, to do ciebie zadzwonię, żebyś mnie odebrała, bo nie ma sensu, jest 15 osób, nie przywoź mi tu czasem dzieci. A mój mąż jest w pracy, Filipa z Emilią nie mogę samych zostawić, bo Briana jeszcze nie ma. Więc muszę ich zabrać, no ale jak ich zabiorę, no to nie ma sensu ich ciągnąć po szpitalu. Bo wiecie, jak teraz w szpitalu, nie? Żeby czasem gdzieś coś nie złapali. No a w samochodzie siedzieć nie będziemy, spacerować po sklepach też nie bardzo jest z czym. Bo jeszcze jak byłam dzisiaj rano na tych zakupach z mężem, to powiem wam, że kolejny raz nie mogłam zapłacić za moją kartą, więc nie wiem o co chodzi, bo w piątek nie mogłam zapłacić w Biedronce moją kartą, w sobotę już zapłaciłam, no ale dzisiaj znowu te prawie 400 zł chciałam zapłacić za te ubrania i odmówiono. Także nie wiem o co chodzi, czy to bank, myślę, że w banku jakieś jest, no, problem. Próbowałam się zadzwonić, ale oczywiście tam nie odbierają, tak jak wam już mówiłam dzisiaj. Więc będę musiała jechać za chwilę po moją mamę do tego szpitala ją odebrać. Myślałam jeszcze, że oddam zamówienie moje z Sinseya, bo ja wam mówiłam, pokazywałam, że mam. I słuchajcie, takie dziadostwo, że masakra. Nic mi się kompletnie nie spodobało. Znaczy, zostawię coś dla was, co zamówiłam dla was, to zostawię, a całą resztę to, co zamówiłam dla mnie, odsyłam, bo to, co pięknie wyglądało na zdjęciach, wygląda dramatycznie. Tam była sukienka, no to jest półprzezroczysta. Druga sukienka to jest tak obcisła, że nawet na mnie, na takim wieszaku, wygląda fatalnie. Była też spódnica, no ale spódnica mnie się jak byk, więc nie. I to, co dla Emilii było za ciasne albo w rękawach, albo w pupę i też nie było, też nie wyszło. Więc będę musiała to wszystko po prostu zwrócić. Myślałam, że zrobię to dzisiaj. No ale jak jest bunt na pokładzie, Filip już nie chce nigdzie jechać. Więc będę chciała jechać tylko do szpitala i piernikiem wysadzić mamę w domu i wracać tutaj do niego, żeby nie siedział sam. Cały czas nad nami lata samolot i go słychać. W nocy powiem wam, że chyba jeszcze częściej niż w dzień. No i cały czas myśli się o tym, po prostu się myśli, bo to jeszcze ten samolot bardziej przypomina. No i to, że zewsząd dowiadujemy się, że ci biedni Ukraińcy przyjechali z jednym plecakiem, z jednym walizką i że no niby są przygotowane miejsca, w których mają ich przyjąć, ale
zawsze czegoś brakuje. Także no zobaczymy, jak to będzie się dalej toczyło, to się wydarzy. Dobra, schodzę na dół, bo Emilia już sobie je. Może upłakam tego mojego Filipa, żeby coś zjadł i jadę po moją mamę. Nie wiem, czy ten film dzisiaj puszczę, bo jak późno przyjadę, to po prostu nie zdążę go zrobić. Także nie wiem, czy czasem nie będzie we wtorek rano. Takie życie. Dobra, moja gwiazda i ja. Gdzie idziemy, Emila? Po babcie. Po babcie. Mam nadzieję, że babcia się wyrobiła i że już nie będziemy czekać. Będzie miała czas tego oko. No, jedynka. Czasem tak trzeba, Emilko. Czy ten pan nas widzi? Widzi. Jezu, chłopie, po co ci ta maska w tym aucie, jak jedziesz sam? Tak w ogóle to myślałam, że już będziemy bez masek, a tu kij nie przeszło. Będziemy się w tych maskach jeszcze mordować kawał czasu. Panie z tyłu, proszę mnie nie pospieszać, bo ja tu szybciej nie mogę jechać. Tak jak się panu spieszy, to proszę mnie wyprzedzić i jechać. Tak. A nie mamy tak super. Nie, a popatrz, jakie ładne bloki powstały, Emila. Jak grzyby po deszczu. Słońca nie ma. Było przez chwilę. Jeszcze brzydkie, bo jeszcze nie... To te dwa nieskończone, a reszta jest zrobiona, wiesz? Ale jeszcze tam nikt nie mieszka. Będą mieszkanka. Pani z tyłu patrzy na mnie, jak wygląda sama do siebie. Tak, kochanie. I będą sobie meblować. I będą sobie robić. Ale to nie u nas. To jest w pobliskiej wsi. U nas nie powstają bloki, u nas powstają... sklepy jak na razie, nie? Zobaczymy, co i jak. Także jedziemy po babcie i chyba już na tym zakończę dzisiaj, bo zapytacie mnie, dlaczego nie nagrywam w dniach wolnych od nagrywania, że to powinnam jednego dnia nagrywać, a na drugi dzień wstawiać. To jest taki sam. Niektóre są duże, niektóre są takie długie. Ale co? No domy. Aha, domy, tak. Jak kto chce, wybierają sobie projekt. Mamy czerwone światło. Ja miałam taki długi. Dobra, bo pani z tyłu na nas patrzy, co my to wyprawiamy, ja miałam taki długi dom. No, ja nadal wciąż mnie to peszy. To całe nagrywanie, tak jak ktoś patrzy na mnie. Dlaczego nie nagrywam? Mówię wam, że te moje dni są bardzo podobne wtedy, kiedy nagrywam, do tych, co nie nagrywam. Bo zawsze coś się dzieje, zawsze coś robimy i musiałabym cały czas nagrywać codziennie, a ja nie chcę codziennie nagrywać. Mam dni ustalone, poniedziałek, środa i piątek i tak się widzimy, także do zobaczenia w środę, wbijcie łapkę i do zobaczenia w komentarzach. Napiszcie, co tam ciekawego u was. A ja mam już temat na następny film, bo jedna z was mi pisała o bardzo przykrej sprawie, która ją spotkała, także poruszę ten temat, mam nadzieję, w środę, bo i mnie ten temat też dotknął. I myślę, że to jest taki temat, który warto byłoby po prostu poruszyć choćby właśnie na YouTubie. Także do zobaczenia, buźki, pa! Emma, powiedz pa! No? Powiedz głośno. Pa!